6 marca profesor Bronisław Geremek obchodziłby 90. urodziny. Myślę, że przede wszystkim byłby dziś struzgotany rosyjską inwazją na Ukrainę. Profesor Geremek głęboko wierzył, że Europa nie kończy się na wschodniej granicy Polski i zabiegał o otwarcie Europy na wschód. Mówił, powinniśmy otworzyć drzwi przed tymi, którzy walczyli o wolność. Nigdy więcej żadna kurtyna nie może podzielić Europy. Myślę, że te słowa dzisiaj wybrzmiewają jeszcze silniej niż wtedy, kiedy je wypowiadał w latach 90. Profesor Geremek mówił też, że należy odwoływać się do takich zasad ułożenia świata, by ci, którzy są słabi, nie mieli poczucia osamotnienia. Nie należy godzić się z złem świata w imię realizmu. Myślę, że przy dzisiejszych dylematach, przy tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, warto wrócić do myśli politycznej Bronisława Geremka. Wspominam dzisiaj profesora Geremka przede wszystkim jako architekta dołączenia Polski do NATO i do Unii Europejskiej. Dzięki profesorowi jesteśmy dzisiaj odrobinę bezpieczniejsi.